Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. A jest piąty dzień lipca, a podaję tę datę dlatego, że właśnie w tym dniu, dokładnie kilkanaście minut temu, cenzura SB, a przepraszam FB, usunęła mój wpis i zablokowała mnie na miesiąc. Oj, tak strasznie płaczę, że nawet nie wiem, co to jest płacz. Ale mówię o tym dlatego, że bardzo dokładnie sprawdziłem wszystkie wiadomości. Część z podanych przeze mnie wiadomości jest łatwa do weryfikacji, ponieważ znajduje się na stronach rządowych, głównie Ministerstwa Zdrowia, a SB, przepraszam, FB mnie zablokowało. Dlaczego? Z jednej przyczyny. A mianowicie dlatego, że są tacy przedstawiciele nie Kościoła, którzy uważnie śledzą wszystko, co napiszę i oczywiście donoszą no, do SB właśnie. Kilka razy miałem taką informację ze strony za 5.12, wyświetlała mi się informacja, że był donos na pojawiający się tam tekst. Nie wiem na czyj tekst, bo tego nie podawano, ale był spokój. A teraz zamknęli. A więc opowiedzmy, o czym był ten wpis. A więc po pierwsze, co można sprawdzić dzisiaj we wszystkich przekaźnikach ogólnodostępnych, podano, że lawinowo rośnie wzrost zachorowań na świrusa. W polskich przekaźnikach podano takie kraje jak Hiszpania, Portugalia i, cytuję, inne kraje, które są docelowe dla wypoczywania polskich turystów. To nie przypadek, to jest celowo powiedziane, po to, żeby na jesień znowu próbować zamknąć Polaków w więzieniach, czyli we własnych domach. Jest tylko mały problem. Mały problem, który urasta do potężnego. A mianowicie, jeszcze niedawno szanowny minister chorób wszelakich, czyli pan Adam Niedzielski, publicznie stwierdził, co wywołało niezły rwetes na sali, ponieważ słuchali go na żywo dziennikarze, iż 95% wszystkich testów PCR i antygenowych również dawały fałszywe wyniki. Brawo! Czyli nie da się stwierdzić na podstawie tekstów, tak wynika z wypowiedzi pana ministra, czy ktoś jest zakażony świrusem, czy nie jest zakażony. Ponieważ pan minister wykluczył taką możliwość. A ponieważ w Portugalii, w Hiszpanii i w innych krajach południowych, cytuję, stwierdzono zakażenia, używając testu PCR, to przepraszam, czy ktoś ze mnie i z nas chce zrobić idiotów? Jak można stwierdzić na podstawie testu, który 95% daje fałszywe wyniki? Proszę, odnoszę się tutaj do wypowiedzi pana Niedzielskiego. Jak można stwierdzić, że jest lawinowy wzrost zakażeń? Na podstawie czego? Dzisiaj również podano, że w Polsce jest ponad 1000 zakażeń. Na podstawie czego? Oczywiście na podstawie testów PCR, które w 95% dają fałszywe wyniki. Ludzie, ktoś tu zwariował i ktoś znowu chce z nas zrobić kompletnych debili. Nie ma na to zgody i nie będzie na to zgody. Możecie sobie blokować moje strony, ile chcecie, ale ust mi nie zablokujecie. Dalej, co ja tam napisałem? Napisałem, że miałem rozmowę z pewnym lekarzem. Ja nie podaję ani imienia, nazwiska i nie podam kraju, w którym pracuje, który pracuje w jednym z krajów europejskich. Ciekawa rozmowa. Lekarz, no można powiedzieć, swój człowiek. Mówi, że bardzo dokładnie przebadał temat tak zwanego koronawirusa. Konsultował się z wieloma ludźmi, którzy mają na ten temat wiele do powiedzenia i niejako są mądrzejsi w swoich dziedzinach od niego. I wszyscy mają to samo zdanie. Podrasowana grypa, absolutnie nie dająca podstaw do tego, żeby robić aferę z tak zwanego świrusa. Ale zrobiono aferę. I cóż, pojawiły się
No nie mogę powiedzieć szczepionki, bo to nie są szczepionki i on rzeczywiście powiedział, że to nie są szczepionki i firmy, które to produkowały, twierdzą, że to nie są szczepionki. A więc jakiś preparat wyprodukowano. Wyprodukowano go nieco wcześniej niż wtedy, kiedy podawano, że się go produkuje i podano go ludziom. Lekarze zostali przekupieni. Większość lekarzy dzisiaj nie trzyma się norm moralnych, a pieniądze nie śmierdzą. Ja pamiętam, jak minister Niedzielski zniósł nakaz, może nie nakaz szczepień, ale zniósł, powiedzmy, przymus szczepień, ogłosił, że plandemia się skończyła i ja nie wiem, jak to puszczono w radio, ale puszczono. Jakiś lekarz powiedział, no i co my lekarze teraz zrobimy? Przecież kredytów nabraliśmy. No to rzeczywiście potężny problem, związany oczywiście z plandemią. Lekarze nabrali kredytów i co oni biedni teraz zrobią? Pytanie, jak się to ma w ogóle do całego problemu? Ano ma się w taki sposób, że w Polsce na przykład za każdego pacjenta, jak to słyszeliśmy w moich rozmowach z panem doktorem Gutowskim, szpitale dostawały prawie około 16 tysięcy złotych. Między 16 a 17 tysięcy złotych. Mało? Ogromne pieniądze, nieprawdopodobne. Mało tego, ten lekarz stwierdził, że w kraju, w którym on pracuje, za każde zadziałanie pacjenta lekarze dostawali pieniążki, nie jakieś grosze. A jeśli potrafili wyszczepić 70% populacji, a wielu się to udało, tej, której podlegała jakby ich opiece, dostawali potężną premię. Proszę. I tu mamy tajemnicę, dlaczego ta pandemia się nie chciała skończyć. Pytanie, dlaczego się w ogóle zaczęła, to już jest inna historia. I teraz lekarze byli nieszczęśliwi, ponieważ takie łatwe pieniądze zniknęły nagle z rynku. Pojawiła się małpia ospa. Słyszeliście o tym? No to wam powiem, jaka jest tajemnica małpiej ospy, bo on mi to powiedział i uzasadnił mi to. To nie chodziło tylko o jego zdanie, ale uzasadnił mi to. Otóż małpia ospa tak naprawdę to HIV. Tymczasem lekarze, specjaliści w dziedzinie epidemiologii, specjaliści od szczepionek, mówili, że to, co się podaje ludziom, to jest trucizna. Pamiętajmy, że część szczepionek była zwykłą solą, czyli próbka zero, a część to była ta trucizna. I ta trucizna, oni wtedy twierdzili, to łatwo do sprawdzenia, w internecie jest pełno takich informacji, nie od zwykłych ludzi, tylko od lekarzy, żeby było jasne. I te preparaty musiały w przyszłości dać konsekwencje w postaci rozwoju chorób rakowych i w postaci HIV-a. Wiemy, że HIV możliwy jest tylko do przenoszenia praktycznie w 99,9% podczas stosunków homoseksualnych. A dzisiaj ludzie chorują na HIV. No jak to wyjaśnić? No właśnie małpia ospa się przydała. Żeby tylko niczego nie połączyć z tak zwaną szczepionką na koronawirusa. Ale ludzie już dzisiaj naprawdę sporo wiedzą i naprawdę nie dadzą się już tak łatwo omamić. Mam wiele informacji od ludzi, którzy przyjęli to badziewie i są wściekli, ponieważ chorują, chorują ich dzieci, nieustannie, permanentnie, odporność spadła, co było jasne od początku. Tak, są ludzie, którzy nie chorują, ale co dostali, to tego nikt nie wie. A poza tym niektóre organizmy łatwiej sobie dają radę z całą tą sytuacją. Pojawiła się nowa jednostka chorobowa, nagła śmierć, ciekawe, co to jest za jednostka chorobowa. I też nikt tego nie kryje ze specjalistów, że to w wyniku tak zwanych szczepień. Część polskich sportowców nawet umarła, a niektórzy, nie kryjąc tego, ja nazwisk nie podam, ale można sobie poszukać, powiedzieli, że kończą karierę właśnie dlatego, że zostali zmuszeni przez swoje związki sportowe do przyjęcia badziewia i skończyło się dla ich zdrowia tragicznie. Nie mogą kontynuować swojej kariery sportowej. Takie są fakty. Nie obchodzi mnie, co mają do powiedzenia wyznawcy COVID-a, bożka COVID-a dodajmy, a wiemy, że nie Kościół dzisiaj właśnie takiego swojego Boga ustanowił w postaci COVID-a. I to ci ludzie donoszą tak naprawdę na takich jak ja. I ci ludzie sprawiają, że ja przez najbliższy miesiąc nie będę mógł publikować, czym absolutnie nie jestem zmartwiony, mam to w ogóle w nosie. FB mi jest potrzebne tylko jak słup reklamowy, ale mówię wam, już wiem, jak to ominąć.
Więc się nie przejmuję, słup reklamowy będzie istniał i wszystkie informacje będą do ludzi dochodziły bez najmniejszego problemu. Każda akcja budzi reakcje. Normalne, proste, jasne. Nie przejmujcie się, ludzie, nie dajcie się oszukiwać. Powtórzę to, co zawsze mówiłem w czasie pandemii. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś bezpieczny. Jeżeli wierzysz Chrystusowi, jesteś bezpieczny. Nie wierz ludziom, którzy twierdzą, że jest inaczej, bo to są ludzie niewierzący. Miałem rozmowę przed chwilą z pewną kobietą, w której zborze wręcz nakazano, że wszyscy mają się zadziabać. Powiedziałem jej, i wam to mówię publicznie, pożegnaj się z nimi, bo to są niewierzący ludzie. Zostaw tych ludzi, niech sobie żyją własnym życiem. Jeżeli takich rzeczy wymagają od ludzi, którzy tam przychodzą, to są niewierzący ludzie. Zostaw tych ludzi w spokoju, niech żyją sobie po swojemu, nie mają z Bogiem nic wspólnego. Mamy dopiero lipiec, a już się robi dziwnie. Chcą nam znowu pewnie zrobić akuku. I jeszcze na koniec jedna rzecz. Skąd się wzięła tak potężna inflacja? Posłuchajcie sobie moich kazań z marca 2020 roku, a będziecie wiedzieć. Ja to powiedziałem tam. Inflacja i zniszczenie gospodarki z powodu lockdownów. I to jest jedyny powód. I tu muszę powiedzieć, jestem pełen podziwu dla pana prezesa Kaczyńskiego, ponieważ on to teraz potwierdził. Chyba w Białymstoku miał wystąpienie. Tu mogę się mylić, ale dosłownie sprzed kilku dni, kiedy powiedział, że właśnie lockdowny są przyczyną wielkiej inflacji, bo rząd wydał ogromne pieniądze. No właśnie na co? Szkodowania? Nie wiem, co to miało być. Przekupstwo? On tam jeszcze dodał, że oczywiście Putin jest winien. No ale dla Putina szacunku nie mam, bo to jak widać morderca. Natomiast co on ma wiele wspólnego z inflacją? Jak się wywaliło setki miliardy złotych, pusty pieniądz wypłynął na rynek, to było wiadomo, że będzie potężna inflacja. I dzisiaj od wielu tak zwanych wierzących słyszę, że rząd jest zły, ponieważ jest inflacja, a popierali też rząd, zamykając kościoły i prowokując właśnie inflację. Nie ma żadnego działania, które nie przynosi później konsekwencji. Dopóki tego nie zrozumiecie, wy, którzy jesteście tchórzami, dopóty niczego w swoim życiu nie dokonacie. Niech Bóg będzie uwielbiony, a Kościół Pana Jezusa niech rozwija się w tym kraju jak najszybciej, bo tylko Ewangelia może Polskę uratować. Żadne Himarcy, żadne niekościoły, żadne ekumenie, nic tu Polski nie uratuje. I na pewno nie NATO i na pewno nie Unia Europejska. Ale Jezus Chrystus może uratować Polskę, jeśli zechce. Ale to już do Niego należy decyzja. Jeśli mam stawiać na to, kto może Polskę uratować, kto może Polaków uratować, to tylko Jezus Chrystus. Ale trzeba się do Niego nawrócić. Trzeba zacząć Go słuchać, a nie udawać, że się jest wierzącym. A do katolików, szczególnie do katolików mówię, kochani, chodźcie do Chrystusa. Zostawcie ten wasz przeklęty katolicyzm. Przeklęty katolicyzm. Nie przeklęci katolicy. Przeklęty katolicyzm. I przyjdźcie do Chrystusa, a zobaczycie, jak zmieni się wasze życie. Amen.